Rozmowy o dzieciach zawsze są ważne. Przy okazji tak wesołego święta, jakim jest Dzień Dziecka, zapraszamy do wysłuchania rozmowy, co zrobić, by wesprzeć dziecko w nauce języka obcego. Porozmawiamy o tym, czy dziecko może się samodzielnie go nauczyć i co zrobić, aby mu w tym pomóc. Dzisiaj moim waszym gościem jest Radosław Świątkowski, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych, trener języków obcych na Uniwersytecie WSB Meritow w Toruniu. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć to ja zacznę od tego, ile miałeś lat, kiedy zacząłeś się uczyć języka obcego? O, bardzo późno zacząłem uczyć się języka obcego. Zawsze uczyłem się języka angielskiego, ale nigdy nie był to ten mój ulubiony język. Ja nawet w podstawówce pamiętam, że miałem duże problemy z angielskim. Musieliśmy ogarnąć, pamiętam, korepetycje i dopiero wtedy zaczęło się to trochę prostować. Jak, właśnie tutaj te podstawy gramatyki, pamiętam, mój koropetytor mi wyłożył i byłem w stanie zaliczyć kilka testów. A co lepsze, w gimnazjum zacząłem uczyć się niemieckiego, i w pierwszej klasie gimnazjum na pierwszy semestr miałem zagrożenie, a myślę, że na koniec roku miałem wystawioną ocenę niedostateczną i poprawiłem, jakoś ubłagałem, gdzieś tam słówkami wiesz, na pamięć się wyuczyłem, no i było dopuszczające. Więc początki zostało... z językami obcymi były naprawdę ciężkie. To co się potem stało, że z takich, tak jak opowiadasz, trudnych początków postanowiłeś, że ten język obcy będzie olbrzymią częścią, jeśli nie duż całą częścią Twojego życia zawodowego? W drugiej klasie zmienili nam nauczyciela i powstało coś takiego jak. E Kółko krajoznawcze, takie landeskunde, gdzie uczyliśmy się trochę o krajach niemieckojęzycznych. No i myślę, że dużą rolę odegrała tutaj postawa mojej nauczycielki z gimnazjum, która gdzieś tam poświęciła nam naprawdę dużo czasu. Czuliśmy, że jej uwaga skupia się faktycznie na nas w tym czasie. Spotykaliśmy się nawet w sobotę, w niedzielę. Gdzie, to jak teraz sobie pomyślę, no to dzisiaj wiem, że to był jej czas wolny, że to były godziny poza tymi 18, które powinna stać przy tablicy, i no, oczywiście wiemy, że to tak nie wygląda, natomiast to naprawdę były ekstra godziny ta sobota, niedziela. Dużo klepaliśmy gramatyki, więc wiesz, siłą rzeczy zaczęło mi to tam gdzieś trybić, a później doszły jeszcze do tego konwersacje. No i wiesz, tak pewnego dnia się połapałem, że ja po prostu po niemiecku potrafię więcej. Ilości i jakości niż po angielsku, i zdałem egzamin, chyba to był wtedy gimnazjalny, właśnie z tego języka, a później to już samo jakoś tak poszło. Czyli mówisz o tym, mówisz o szkole, mówisz o tym, że była nauczycielka, która przeznaczyła swój czas, swoje zainteresowanie, Wam uwagę, a czy jest tak, że jako dziecko możesz się samodzielnie nauczyć języka poza, poza szkołą? Ja myślę, że dużo rzeczy można zrobić, bo zobacz, z jednej strony uczymy się formalnie, czyli mamy szkołę, mamy korepetycje. Dzisiaj też często mamy kursy językowe, no bo korepetycje to bierzemy po to, jak sobie dziecko nie radzi w szkole, ale jak sobie radzi całkiem nieźle i rodzice stwierdzą, że chcą więcej, no to wysyłają do szkoły językowej. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, czyli trochę takie uczenie się nieformalne, przy okazji trochę tak niechcący. No i to właśnie jest ten element, na który często zwracają uwagę dorośli, czyli mówią, że nie mają na to czasu. I tu mam na myśli gry. No bo zobacz, poprzez gry mam na myśli też te gry językowe, ale i te komputerowe, których nie da się zapauzować, i one po prostu lecą. No bo gramy sobie z ludźmi z różnych krajów, którzy mówią w różnych językach, więc siłą rzeczy gdzieś tam musimy się odnaleźć w tej rzeczywistości i otaczamy się tym językiem. Z drugiej strony mamy muzykę gdzie słuchamy zagranicznych artystów i też staramy się naśladować to co oni mówią te dźwięki. No i dużą rolę myślę dzisiaj też odgrywa TikTok. Ja trochę tak się z angielskim osłuchałem, bo zobacz na TikToku mamy krótkie filmiki, więc tam dużo treści nie wsadzisz. Te filmiki jak algorytm nam podpowie, to cały czas gdzieś tam nam się przebijają, wałkuje nam się ten jeden temat. No, i mamy regularność, bo raz, że one się powtarzają, a dwa, wszyscy wiemy, że jak weźmiemy raz TikToka, odłożymy go, to za 10 minut znowu go złapiemy, i tak codziennie mamy tą regularność. Więc ja myślę, że TikTok nosi wszystkie znamiona tego, żeby fajnie się nauczyć języka obcego. Wiadomo, jeżeli ten algorytm trafi do nas i podpowie nam odpowiednie treści, to wyjdzie coś z tego fajnego. Jest ta druga strona medalu, czyli za dużo czasu spędzamy nieodpowiednie treści. Natomiast warto podkreślić, że na TikToku też są osoby, też są twórcy, którzy w fajny i praktyczny sposób przekazują, jak uczyć się języka angielskiego, albo właśnie sam język angielski, i myślę, że to jest też dobre źródło. Mm -hmm. Mówisz o TikToku, ale ja też tak sobie myślę, że pewnie słuchanie piosenek angielskich i wiesz, przypominam sobie swoje młode lata. Słuchanie piosenek, spisywanie słów, uczenie się tych słów, piosenek, albo na przykład oglądanie bajek po angielsku, przecież mm -hmm. też mamy taką możliwość. Nie wszystkie, nie wszystkie bajki na szczęście mają dubbing, więc możemy dzieciom puszczać po angielsku i to też jest pewnie całkiem niezłe. Może, może dzieci po oglądaniu bajek nie staną się na Nagle wybitne w danym języku, natomiast na pewno się usłuchają. Tak, a to jest dobry początek do tego, żeby od usłuchania przejść do pasywnego słownictwa i później do komunikacji. No bo zobacz, to jest też to, co teraz się dzieje. W czerwcu, nie w sierpniu, przyjeżdża Taylor Swift, no i co robią te wszystkie dzieciaki teraz, te Swifties? One siedzą i piłują te teksty piosenek. No i teraz, mhm. jakby jeszcze dołożyć do tego, jakby rodzica albo nie wiem, to otoczenie. E, spytało, co w tych tekstach jest. No to gdzieś tam po polsku będzie trzeba przerzucić to. No i mamy tutaj głęboką analizę. A mówiąc o bajkach i filmach, ym, miałem kiedyś kolegę który kontakt nam się totalnie urwał. Ja nawet go wczoraj próbowałem na Facebooku odnaleźć, żeby dopytać, jak to było. Natomiast pamiętam, że opowiadał, że babcia puszczała mu stare kasety VHS z bajkami niemieckimi, tak, żeby go trochę czymś zająć. I on się tak osłuchał tego języka, że później rodzice to podłapali też mu kilka zorganizowali dobrych lat repetycji. No i on w, jako dorosły człowiek już mówił naprawdę na fajnym poziomie, nawet na tym takim poziomie prawie, że native speakera. No i znowu, on się osłuchał, on reagował fajnie, on mówił, ale gramatyka totalnie leżała. On nie wiedział na przykład, czy opera to jest ten opera, ta opera, czy to opera, ale mówił. No i jakby on nie wiedział, że on nie wie, więc nie blokowało absolutnie go nic. Mm -hmm. Czy to jest tak, że... Mm... Bo mówimy teraz o tych dodatkowych um, aktywnościach, czyli słuchaniu, oglądaniu, ale czy to nie powinno być tak, że dzieci chodzą na lekcje, uczą się języka obcego dwa, trzy razy w tygodniu po 45 minut i właściwie to powinno wystarczyć, aby się języka obcego nauczyć? No i znowu to jest trochę tak, że te lekcje w szkole to jest z jednej strony dużo, z drugiej strony mało. Ten nauczyciel, który prowadzi te zajęcia, on poza tym merytorycznym materiałem, który jest do przerobienia, on ma jeszcze multum spraw organizacyjnych, bo zobacz, wchodzisz, sprawdzasz obecność, zbierasz jakieś karteczki, uspokajasz delikwentów, później jeszcze zadajesz pracę domową, więc jest bardzo dużo takich aspektów, które muszą zadziać się na lekcji, poza tym wkładem merytorycznym. No, i teraz, w zależności, myślę, myślę, że w zależności od tego, co ty jako rodzic chcesz, żeby to dziecko osiągnęło z tym językiem, jeżeli masz jakiś na to plan, no to być może bez dodatkowych godzin się nie obejdzie. Czyli jak za dwa lata ma zdać jakiś certyfikat, który gdzieś tam coś ułatwi albo przyspieszy ten progres, no to pewnie by trzeba było tutaj coś dołożyć. Natomiast z drugiej strony, jeżeli uczymy się tylko po to, żeby. Nie wiem, pojedziemy na wakacje i żeby ta nasza pociecha załatwiła za nas sprawę w hotelu, przy, na recepcji. No to ja myślę, że te lekcje w zupełności wystarczą. Ze szkołą jest też tak, że w ostatnim podcaście też o tym rozmawialiśmy, tam są obwarowania formalno-prawne, których przeskoczyć się nie da. Zatem są rzeczy, które naturalnie dzieją się w szkole językowej, czyli gry językowe, muzyka, śpiew, tańce. A na to najzwyczajniej w świecie w szkole nie ma czasu. No i musimy zrealizować materiał, bo z tego są później nauczyciele rozliczani. Więc trochę jest tak, że nie ma tego czasu na ten element frajdy. Są nauczyciele, którzy potrafią to obejść, bo mają dużo godzin do dyspozycji, bo mają inaczej skonstruowany plan. Ale myślę, że jest wiele rzeczy, które po prostu nie mogą zadzieć się w szkole, bo nie ma na to czasu. No, i w zależności od tego, co, co chcemy osiągnąć, to um, odpowiedź będzie, że w szkole jest dużo godzin albo w szkole jest mało godzin języka. Mm. Ja pamiętam taką sytuację, co prawda nie ze szkoły, ale z przedszkola mojej córki. Jak miała trzy lata, poszła do przedszkola, e, i w tym przedszkolu mogliśmy wskazać, jakby. Do której grupy chcielibyśmy, żeby to dziecko należało? Czy do takiej grupy bardziej plastycznej, językowej, okay. sportowej i tak dalej? Akurat moja poszła do takiej grupy, gdzie miał być wprowadzony język angielski i bardzo fajnie opiekunki powiedziały zupełnie na początku, że drodzy Państwo, bardzo prosimy, żebyście się nie nastawiali, że za pół roku te wasze trzyletnie dzieci będą mówiły po angielsku, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby poznawać poszczególne słowa, żeby się poznać z tym językiem, żeby się go nie bać, żeby on był częścią tych naszych zajęć, ale nie. Żebyście za pół roku, a podobno były takie sytuacje, że rodzice po kilku miesiącach wracali i mówili, że oni próbują z dziećmi po angielsku przypominam, trzyletnie dzieci, po angielsku no. rozmawiać, a te dzieci, a te dzieci nie chcą. No. Więc to myślę, że też warto sobie czasem uzmysłowić, że wszystko idzie w, w swoim czasie, swoją drogą. Oczywiście, w przeciwieństwie do tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, tutaj mamy kurs językowy, praktycznie, który trwa latami, gdzie uczymy się wszystkich elementów języka, bo jest napisany gruby program, który jest do zrealizowania. No i tego nie ogarniemy tam w pół roku czy w kilka miesięcy, więc tutaj zdecydowanie potrzeba czasu. Natomiast tutaj jest to, o czym mówisz i o co chodzi otoczyć się tym językiem, żeby on gdzieś tam był integralną częścią naszego dnia. W jakikolwiek sposób, czy to będzie wideo, czy to będzie muzyka, czy to będą właśnie takie zabawy, gdzie dzieci w łatwy i przyjemny sposób będą miały kontakt z tym językiem. Z Twojego doświadczenia, z Twoich obserwacji, z Twoich kontaktów z rodzicami, dlaczego jest tak, że niektórzy rodzice bardzo mocno naciskają na to, aby efekty czy też wyniki dzieci w języku obcym były jak najwyższe? Rodzice przenoszą te zachowania i te przyzwyczajenia ze swojego świata. Zobacz, jest tak, że po trzech, po czterech treningach na siłowni, w moim przypadku po trzech, chcemy już wyglądać idealnie, chcemy mieć już fantastycznie fantastyczny progres na tej siłowni i generalnie czuć się tak, jakbyśmy i wyglądać, tak jakbyśmy chodzili już latami. No i tego samego oczekujemy już po kilku zajęciach, na no bo wiesz, płacę za ten kurs, dziecko chodzi, angażuje swój czas, angażuje dziecka czas dojazdy i te różne sprawy, które też nakładają się na to. Na no, efektów nie widzę naocznych. No i tu jest właśnie ten element, który musimy zrozumieć, że na to potrzeba czasu i tu jest progres, który idzie do góry, natomiast on jest dość powolny. Tak jak właśnie w przypadku treningów. No dobrze, to chcę być teraz takim rodzicem, który wspiera, który mądrze wspiera i chcę pomóc mojemu dziecku w nauce języku, języka obcego, co mogę zrobić. Myślę, że zacząłbym od tego, że po pierwsze, nie mówiłbym, że teraz będziemy wykonywać czynności, dzięki którym będziesz uczyć się języka, no bo jakby nikt nie chce poza szkołą znowu dalej się uczyć, tylko angażowałbym tak raczej aktywnie. Poprzez, poprzez te właśnie aktywności, o których za chwilę sobie powiemy, znalazłbym rzeczy, które angażują i cieszą moje dziecko. I właśnie poprzez te rzeczy, poprzez te aktywności dostarczałbym e, języka. No bo tak jak powtarzałem i powtarzam i pewnie powtarzać będę, celem nauki języka jest komunikacja, e, nie bycie bezbłędnym. No i teraz zobacz, ta praktyka jest generalnie kluczem do tego, żebyśmy e, tą płynność osiągnęli. Bo teorie mamy w szkole, tak jak już rozmawialiśmy. To są długie kursy, gdzie praktycznie na każdym poziomie edukacji zaczynamy mniej więcej od tego samego momentu. W angielskim wiem, że też tak jest, natomiast o niemieckim mogę się wypowiedzieć. Program zaczyna się generalnie od tego samego. Dzień dobry, zwierzątka w zoo, liczenie i gdzie nie pójdziesz, tak będziesz zaczynała właśnie uczyć się w szkole języka niemieckiego, jeżeli nie jest to inaczej skonstruowana, ale kursy podstawowe generalnie tak wyglądają. Więc teoria mamy w szkole. Ja bym myślał angażował moje dziecko poprzez gry i znowu mam na myśli te gry językowe. Bardzo dużo wydawnictw, które specjalizują się w nauczaniu języków obcych, przygotowują takie gry językowe właśnie dla dzieci, więc nie musimy wymyślać czegoś na siłę. W tej grze nie dość, że mamy instrukcję, jak prowadzić taką grę, to jeszcze mamy cały materiał gotowy. No i tutaj mamy, które nauczają języka, też tworzą same swoje gry językowe i często słyszę te historie, że na przykład ćwiczyło odmianę czasownika z dzieckiem, bierz wymyślają tworzą grę, dziecko nie łapie się za bardzo, że teraz się uczy, tylko spędza czas z mamą w jakiś fajny przyjemny sposób, no i nabywa nowych, nowych tutaj sprawności, w tym przypadku często jest to odmiana czasownika przez osoby po niemiecku Czyli znowu te gry i też te komputerowe, bo ja bym ich tak nie demonizował do końca. Tam też można znaleźć coś dobrego. Powiedzieliśmy sobie, że jeśli one są prowadzone po angielsku, no to też gdzieś tam nabywamy tego języka trochę przez przypadek i trochę nieświadomie. No, mam, znamy przecież dorosłych, którzy do dzisiaj praktycznie grają. Do dzisiaj jest to ich hobby, więc e, znowu nie ma co tak czarno patrzeć na te gry. Są też pozytywne aspekty, na przykład, właśnie nabywanie języka. Druga rzecz to są komiksy. W komiksach zobacz mamy dymki, czyli tam jest krótki fragment tekstu, tam są krótkie komentarze, krótki komunikat. Do tego mamy zobrazowaną sytuację, no i myślę, że w ten sposób też fajnie można nabyć, um, opatrzeć się właściwie z tym językiem, bo to, co zawsze też polecam, to jest słuchanie i podcastów i oglądanie wideo. Natomiast rzadko może mamy okazję popatrzeć, jak ten język jest zbudowany i to jest też bolączka często dorosłych, którzy przychodzą na kurs, że oni nie piszą. Mówią, natomiast wychodzą i czasem nie piszą, no bo gdzieś tam umlał się pojawia, gdzieś tam inne dźwięki i nie do końca wiedzą, jak, jak je właśnie zapisać, no to wtedy wyciągamy komiks i, i, i jazda. Później trzecia rzecz, no to na przykład ta muzyka, o której powiedzieliśmy, czyli piłujemy tekst jakiejś ulubionej autorki. Um, przetłumaczyć go można, można zerknąć na to tłumaczenie, więc mamy porównanie pomiędzy tym, co jest w wersji oryginalnej, a w tym, co będzie w naszym ojczystym języku. Dodałbym mi też zerknięcie na przykład na Netflixa. Weźmy sobie jeden serial, jedną bajkę, albo nawet nie Netflixa, tylko Disney+, Plus, gdzie mamy bardzo dużo bajek z mojego dzieciństwa na przykład i myślę, że jakbyś teraz puściła mi jakąś bajkę po hiszpańsku, to kontekst bym rozumiał, a jakbyśmy skończyli już pierwszy sezon, to kilka słówek na pewno bym wyłapał. No i teraz ten mózg dziecka, chłonny jak gąbka, który będzie codziennie miał kontakt z tym językiem, codziennie będą się pojawiały te dialogi, te elementy, no bo te bajki też nie są specjalnie skomplikowane, myślę, że może też um, przynieść dużo dobrego. No i na końcu mamy coś, co kochają dorośli, czyli aplikacje do nauki języka. Być może taka aplikacja będzie fajnym bonusem, wiesz, te plus 10 minut czasu przed ekranem. No bo dzieciom często też ograniczamy czas, który mogą spędzić przed ekranem. A myślę, że jakbyś mi powiedziała, że w tej aplikacji mogę posiedzieć jeszcze 10 minut tam, gdzie będą mnie angażować, gdzie będę klikać, gdzie będzie się coś ruszało, będzie jakaś dynamika. No to znowu, przy okazji się czegoś nauczę, a ja sobie spędzę te 10 minut w przyjemny sposób przed ekranem. No i są też książeczki dla dzieci. U nas na przykład jedna lektorka prowadzi. Chociaż nie, tego chyba nie powiem, bo nie wiem, co ona prowadzi. Nie, chyba nie rezygnuję. No dobrze, to teraz wyobraź sobie, że mm, rozmawiasz z nastolatkiem, który ci mówi wprost: Po co się mam uczyć języka obcego? Skoro jesteśmy na takim etapie rozwoju AI, że teraz jakby ChatGPT wypuścił najnowszą wersję, która w opcji bezpłatnej pozwala na tłumaczenie w czasie rzeczywistym języka obcego, tak? Czyli ty do mnie po niemiecku, ja do ciebie po polsku, a ChatGPT to tłumaczy odpowiednio na polski i na niemiecki. I takie pytanie. Oczywiście teraz musimy odpalić aplikacje, ale pewnie za chwilę będą jakieś dodatki typu, nie wiem, smartwatch czy, 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 czy opaski, które będą nam pozwalały na bardzo łatwy dostęp do, do takich opcji, bo aż, to, aż się prosi. Więc y, pytanie: po co się uczyć języka obcego, skoro za chwilę AI może za nas wszystko załatwić? Mhm. Nawiązuję do poprzedniego podcastu. To cały czas są relacje. Bo z kumplami z, pojedziesz na wymianę, gdzieś tam cokolwiek będzie trzeba załatwić tak bardziej prywatnie, to myślę, że tutaj, jeśli chodzi o relacje, to będziemy to nadal robić face to face i nie będziemy wyręczać się technologią. Technologia będzie nas wspierać i to jest nieuniknione. Natomiast myślę, że nauka języka zostanie, tylko trochę w innej formie. Znowu nie będziemy uczyć się całego języka, tylko tego wycinka, który jest nam potrzebny zawodowo, prywatnie. Natomiast to jest. Też ta refleksja, którą mam odnośnie tłumaczy. Zastanawiam się, na ile tłumacz jako zawód zostanie z nami. No i ostatnio zerknąłem sobie na grupę tłumaczy i tam jasno mówią: nie ma prądu, nie ma czata. To jest pierwszy argument, który się pojawia. Drugi argument to na przykład tłumacze, tłumaczenia specjalistyczne, wiesz, medyczne, prawnicze. Mhm. To, to, to myślę, że to są rzeczy, których. Nie jeszcze. będzie tak łatwo przeskoczyć. Jeszcze? I jeszcze. w ogóle myślę, że tak łatwo na przykład te medyczne tam jest tak specyficzna, specyficzne słownictwo, no i tak duża odpowiedzialność, że myślę, że nadal będziemy w takich wypadkach szukać jeszcze człowieka. Mhm. Dobrze, Radku. To trochę podsumowując, dlaczego poza tym, że dzieci uczą się w szkole, uczą się na zajęciach, powinniśmy jeszcze. Starać się motywować, aby uczyły się także poza godzinami szkolnymi. Dlaczego te dwa spotkania, dwie lekcje po 45 minut to trochę za mało? W czasie zajęć dzieją się różne rzeczy i nie ma czasu na tą praktykę. Warto jest na pewno zadbać też o te kompetencje komunikacyjne dziecka i rozwijać je poza godzinami w szkole. No, i to jest z językiem, to jest trochę tak jak z mięśniami. Jak nie ćwiczymy, no to nie progresujemy, a je, albo co gorsze, te, te, te ciężary spadają, no i wtedy po prostu cała praca idzie na marne. Uświadamiałbym dziecku, jakie są korzyści um, uczenia się języka obcego, wskazywałbym realne sytuacje, gdzie możemy wykorzystać ten język. Jak jedziemy na wakacje za granicę, no to niekoniecznie może wszystko my, tylko wypchać to dziecko, żeby coś załatwiło gdzieś tam na recepcji, gdzieś w restauracji. Pokazać, że to, czego się uczy, ma przełożenie też na życie i, i, i jest ta spójność pomiędzy tymi aspektami, że ten czas spędzony w szkole i ten czas spędzony na dodatkowych godzinach faktycznie po coś jest. A gdyby okazało się, że ktoś z naszych słuchaczy chce puścić tę rozmowę swojemu dziecku albo nastolatkowi, to jaka byłaby twoja odezwa do tego dziecka bądź nastolatka, który jak słyszy język obcy, to ma ciarki? Ja bardzo rozumiałbym takie zachowanie, bo tak jak zaczęliśmy, ja też z tym miałem problem, dla mnie też to nie było przyjemne. Co gorsza, rzutowało to na moje oceny i ewentualną frekwencję do następnej klasy, więc generalnie ciarki były. Natomiast um, zanurzenie się w tym języku i wykonywanie tych aktywności, które sprawiają nam przyjemność, czyli może niekoniecznie podręcznik, a, a tak jak mówię, muzyka, komiksy, seriale um, one będą później um, tym elementem, który będzie podtrzymywał naszą motywację i który będzie sprawiał nam przyjemność, a przy okazji będziemy właśnie uczyć się języka. I myślę, że takimi elementami otoczyłbym się. I od tego bym wyszedł właśnie w historii e, uczenia się języka obcego. A te rzeczy, które dzieją się na lekcji, traktowałbym jako ten dodatek, e, który sprawia, że to wszystkie te puzzle, które zbieram po drodze, składają mi się na jedną dużą całość. Radku bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Radosław Świątkowski, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych, trener języków obcych na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. I z okazji Dnia Dziecka, i nie tylko Dnia Dziecka, trzymamy kciuki za wszystkich młodszych i starszych uczących się języków obcych. Będzie dobrze.